Dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Na ryneczku Przyjeżego odbył się festiwal dyni i chryzantemy. Coroczne świętowanie organizowane przez miasto Gorzów i gorzowski rynek hurtowy to okazja do nabycia jesiennych produktów i spróbowania dań przygotowanych przez kucharzy z gastronomika. W tym roku przygotowano bigos z dynią i zupę dyniową. Gorzowski rynek hurtowy i nasi tutaj kupcy wspomagają w ten sposób, że właśnie te wszystkie warzywa, które znajdują się w kotle i te wszystkie składniki właśnie pochodzą stąd, czyli gotujemy lokalnie, smacznie, zdrowo z naszych produktów. Na ryneczku króluje chryzantema, jest jej wiele odmian, kolorów, rozmiarów. Ja już zachęcam Państwa w tej chwili nie tylko do tego zakupu na wszystkich świętach, ale przede wszystkim, żeby udekorować swoje domy i ogrody, bo to jest naprawdę piękny, niedoceniany kwiat, który naprawdę fantastycznie komponuje się przed naszymi domami, w naszych ogrodach, balkonach i do tego Państwa serdecznie zachęcam. Chcieliśmy zaskoczyć naszych mieszkańców, gości, którzy nas odwiedzą, żeby spróbowali coś innego. Bigos jakby klasyka kuchni staropolskiej, ale w odsłonie takiej nowoczesnej, bo jakby napchać tam kiełbasy, wędlin, które nam zostały, a my nie. Dodajmy tam czegoś innego. Kminek i dynia. To jest coś fantastycznego. Nasi uczniowie, żeby mogli zobaczyć, że nie tylko blenderujemy na jednolitą konsystencję, ale jak ją przygotować, tak? Czyli jak obrać, jak pokroić i w którym momencie dodać. Bo do bigosy zazwyczaj wrzucamy, jakoś to będzie. A tutaj nie, bo to trzeba bardzo dużo czasu poświęcić na przygotowanie, dużo uwagi, bo dynia też ma naturalne cukry, które bardzo szybko się rozpuszczają i bardzo szybko się przypalają. To są klasy trzecie, więc już mają, są tacy zaprawieni w boju, tym bardziej, że tych eventów naprawdę jest sporo, a i na pracowniach w szkole mają dużo zajęć, więc tak naprawdę to nie jest dla nich nowość. Myślę, że już mają te podstawy gastronomii w swoich rękach i wygląda to coraz lepiej. Ale jeśli mamy takich szefów kuchni jak Kamil między innymi, no to nie ma co się dziwić, że jest dobrze. Zmieniły się przepisy od 1 stycznia i w tej chwili obserwujemy mniejszą zdecydowanie ilość pokazów w restauracjach i w hotelach, ale naciągacze mają inne metody i to powiem dość mocno wyrafinowane. I kolejne przypadki, które się dzieją w Gorzowie, my odnotowujemy, bo ci ludzie do nas po prostu docierają. Te nowe przepisy mówią o tym, że jeżeli konsument zaprosi przedsiębiorcę do siebie, do domu, to wtedy ten przedsiębiorca ma zupełnie inne możliwości działania. Może od niego pobierać gotówkę, może nawiązywać umowę kredytu i ci przedsiębiorcy, tak w cudzysłowie jednak chyba trochę mówiąc, oni właśnie próbują się dostać bezpośrednio do domów klientów. Tego jest sporo. Naszym celem tak naprawdę jest przedstawienie tradycji i różnego typu atrakcji zawodniczkom zagranicznym. Taki festiwal dyni jest bardzo ciekawą taką akcją, na którą stwierdziliśmy, że się pojawimy. Dynia na pewno ma dużo też witamin, pomoże nam to w odporności. Wczoraj wygrałyśmy również mecz z hiszpańską drużyną euroligową. Nie mamy innego wyboru, żeby wytrzymać takie natężenie treningowe, tyle jednostek, to jednak trzeba zadbać o tę miskę w cudzysłowie, bo inaczej nie widzę innej opcji. To już 30 lat, od kiedy w drugim liceum ogólnokształcącym w Gorzowie funkcjonuje amerykański system nauki. Uczniowie zamiast semestrów mają trymestry i sami wybierają, jaki przedmiot i z którym nauczycielem podejmą w danym okresie nauczanie. Szkoła celebrowała święto systemu, czyli tak zwane P22, w ramach którego zorganizowano mecz rugby i spotkanie z amerykańskimi żołnierzami. To najlepiej chyba widać dzisiaj po tych tłumach, które wyszły ze szkoły mimo temperatury, która nie jest sprzyjająca, po to, żeby świętować 30-lecie wprowadzenia tego systemu. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w szkole i to, gdzie znajduje się szkoła na mapie edukacyjnej, że tak się górnolotnie wyrażę, pokazuje, że jak najbardziej sprawdził się i myślę, że będzie się sprawdzał przez kolejny raz. Jest ich całkiem sporo, natomiast po lekturze materiału w internecie, w którym to absolwent pewnej szkoły w Polsce wyjechał na rok do Stanów Zjednoczonych i wrócił, i wymienił trzy rzeczy.
któremu się tam strasznie spodobało, na przykład to, że już się wiedzą na lekcjach, to wśród tych trzech rzeczy była jedna rzecz, a mianowicie, co go najbardziej zdziwiło, jak może być tak, że uczeń sobie wybiera nauczyciela. I to było dla niego najbardziej zaskakujące. I za tym, jak sam powiedział, najbardziej tęsknić będzie, jeśli chodzi o polską edukację. Uczniowie drugiego liceum nie tęsknią za tym, bo mają to jakby co trymestr, co wiąże się oczywiście z wyborem nauczyciela, z rejestracją, ze pewnym stresem dotyczącym układania planu, ale też uczy odpowiedzialności, uczy świadomego podejmowania wyborów i przede wszystkim moim zdaniem jest doskonałym przygotowaniem do tego, co się dzieje potem na studiach, bo na studiach każdy student musi sam sobie ułożyć plan, a tu mają przetarcie w szkole średniej. Ja mam to szczęście pracować w tej szkole już 30 lat, w związku z tym jakby miałem przegląd kolejnych pokoleń i roczników, które przychodziły tutaj do szkoły. Ja myślę, że jakby kwestia kolejnego pokolenia nie bardzo rzutuje na to, jak wygląda potem funkcjonowanie tych dzieciaków w szkole. Niemniej oczywista sprawa jest, że te rzeczy, które działy się ileś lat temu, działy się w analogicznej rzeczywistości, analogowej właśnie rzeczywistości, a teraz dzieją się bardziej w przestrzeni medialnej. W związku z tym ci uczniowie, którzy są tak bardzo oswojeni z tą przestrzenią, jakby szybciej też są w stanie pewne rzeczy zrozumieć, bo teraz to wszystko właściwie przenieśliśmy do internetu i choćby rejestracja, opisy kursów i tak dalej, to wszystko jakby funkcjonuje w tej przestrzeni cyfrowej. Mamy dzisiaj wielkie święto w drugim liceum ogólnokształcącym w Gorzowie. Jest to 30-lecie wprowadzenia systemu amerykańskiego. Stąd też Amerykanie, którzy są dzisiaj obecni, jak również Wojsko Polskie. Amerykanie przyjechali z pojazdem i też po 12 odbędzie się wykład jednego kapitana z Wojska Amerykańskiego, oczywiście w języku ojczystym. Na co dzień sąsiadujemy z wojskami na jednej jednostce w Skierzynie. Otworzyło się też w Skierzynie mnóstwo pizzerii, także wszyscy sobie chwalą tutaj obecność Amerykanów. Obroty wielu osobom wzrosły. Czują się u nas dobrze. Czasami się gdzieś tam spotykamy popołudniami, także myślę, że sobie chwalą. Widać, że uczniowie drugiego liceum to indywidualiści. 30 lat już mamy od wprowadzenia tego systemu. Jest to specyficzny system, tutaj nie będę dokładnie jego objaśniał, ale świetnie się sprawdza i funkcjonuje. W gorzowskim szpitalu doszło do rewizyty władz szpitala klinicznego w Tarnopolu. Delegacja zwiedzała oddziały i zapoznała się z infrastrukturą medyczną placówki. Głównym powodem spotkania było jednak podpisanie umowy pomiędzy szpitalami. Od teraz tarnopolscy specjaliści będą mogli odbywać staże i szkolenia w Gorzowie. Dzięki temu zyskają wiedzę i doświadczenie tak potrzebne w kraju wciąż objętego wojną. Delegacja szpitala z Tarnopola w naszym szpitalu przebywa od 2 dni. Zapoznaliśmy delegację z funkcjonowaniem naszego szpitala. Pokazaliśmy wszystkie newralgiczne momenty rozwoju szpitala, ale również pokazaliśmy najważniejsze inwestycje, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach. Mam nadzieję, że ten nasz szpital będzie miejscem, w którym będziemy mogli pomóc kolegom i koleżance z Ukrainy w zakresie kształcenia specjalistów ukraińskich. Chcemy współpracować, chcemy się rozwijać, chcemy nawzajem się wspierać. Tak się składa, że ja około 4 tygodni temu byłem w Tarnopolu. Tam miałem okazję właśnie również zwiedzić szpital w Tarnopolu. Miałem też okazję uczestniczyć dla mnie w bardzo dramatycznym momencie, w którym do szpitala byli przywożeni ranni żołnierze. Ten moment przywożenia rannych żołnierzy dla mnie był bardzo takim traumatycznym przeżyciem i od tamtego momentu zacząłem się zastanawiać, jak można pomóc szpitalowi w Tarnopolu, ale również tym, którzy nie bacząc na konsekwencje, nie bacząc na swoje własne bezpieczeństwo, pomagają żołnierzom na wschodniej granicy, bo mam absolutne przekonanie o tym, iż to żołnierze ukraińscy w tej chwili bronią naszego państwa, bronią naszej Polski. Я вдячний пану директору за можливість побувати в лікарні. І я схвильований з тих слів, що польські лікарі, польський народ
так щиро і так багато допомагає Україні. Дуже добре, подобається мені та праця. Направде, файний зеспіл, пацієнті, є дуже різні, різні випадки, так. Цілий час бачу свій розвій і, ну, направде, хочу тут працювати. Мала мінзикову бар'єру, так. Чили приїхала без запознання з язиком польським, так що в тим окресі мусила здобути все. Zobaczyć i nauczyć się nowego języka i dodatkowo jeszcze zdawać te wszystkie nostryfikacyjne egzaminy, które są wymagane. Od 23 do 31 października z wyłączeniem niedzieli administrator gorzowskiego cmentarza spółka Inneco SPZ organizuje bezpłatny transport na terenie cmentarza przy ulicy Żwirowej dla seniorów 70+ i osób, które mają trudności z poruszaniem. Bus będzie kursował w godzinach od 9 do 15, objeżdżając cmentarz wzdłuż i wszerz. Usługa jest bezpłatna i ma ułatwić osobom starszym dotarcie w najdalsze zakątki cmentarza bez konieczności dźwigania zniczy i kwiatów. Rzeczywiście jest to nowa usługa, priorytetowa, pilotażowa, ze względu na to, że wjazdy na teren cmentarza zostaną zamknięte całkowicie w dniu 27 października, to jest piątek o godzinie 10. To będzie usługa wprowadzona dla osób powyżej 70 roku życia, bądź osób, które mają trudności z poruszaniem się. Zostaną utworzone dwie pętle. Pierwsza skomunikuje bramę główną z nową częścią cmentarza, czyli tą częścią poligonową, oraz kwaterami przy Parku Słowiańskim. Druga pętla skomunikuje tak samo bramę główną z nową częścią cmentarza i kwaterami od strony Chwalęcic. Bus będzie jeździł naprzemiennie. Oczywiście jest to usługa darmowa. Będzie świadczona w godzinach od 9 do 15. Powstała tak naprawdę we współpracy z lokalną wypożyczalnią samochodów LPP. Dzięki uprzejmości tutaj właścicieli na bardzo priorytetowych warunkach ten bus został nam udostępniony i tym busikiem będziemy tą usługę świadczyć. Obserwowaliśmy inne cmentarze, na innych cmentarzach takie usługi są świadczone i żeby zobaczyć, czy jakkolwiek ten pomysł przyjąłby się w naszych warunkach, w naszej infrastrukturze, stwierdziliśmy, że jest to jakby doskonała okazja, żeby spróbować, zapytać, popatrzeć, jakie są wąskie gardła, ograniczenia, żeby móc myśleć o podobnych usługach w przyszłości. To będzie bus 9-osobowy. W busie będzie oczywiście kierowca oraz osoba, która będzie nam pomagała, a w zasadzie będzie pomagała tym osobom, czy też otworzyć drzwi, czy też wsiąść do tego busa, więc de facto pozostanie 7 miejsc dla osób chcących po prostu po tym cmentarzu się tutaj przemieszczać. W miarę możliwości oczywiście na tych wyznaczonych przystankach, które będą na terenie cmentarza, będzie również można wsiąść i skorzystać z opcji na powrót. Wszystko zależy po prostu od tego, jak duże będzie zainteresowanie tą usługą. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszamy w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.